W poprzednich filmach nauczyliśmy się już dużo na temat prawdopodobieństwa warunkowego i na temat kombinatoryki, i całą tę zdobytą wiedzę spróbujemy teraz wykorzystać do rozwiązania ciekawego zadania na prawdopodobieństwo warunkowe właśnie. Wyobraźmy sobie, że mamy taką sytuację, że mamy pięć symetrycznych monet, pięć monet symetrycznych, czyli takich uczciwych, gdzie prawdopodobieństwo tego, że wypadnie orzeł i prawdopodobieństwo tego, że wypadnie reszka jest takie samo i równe dokładnie jedna druga. No, i wyobraźmy sobie, że mamy 10 monet niesymetrycznych. Niesymetrycznych, czyli takich trochę oszukanych, w których jedna strona wypada częściej niż druga. No i konkretnie tutaj w tym wypadku, prawdopodobieństwo tego, że wypadnie orzeł, jest równe 80%, czyli to jest taka bardzo nieuczciwa moneta. No a prawdopodobieństwo tego, że wypadnie reszka, jest równe 20%. Czyli powiedzmy, że mamy 5 takich i 10 takich monet. I te monety, ja wrzucam sobie teraz do worka, mieszam, mieszam i z zamkniętymi oczami wyciągam jedną monetę, którą następnie podrzucam 6 razy, czyli wykonuję 6 rzutów, 6 rzutów i okazuje się, że w tych 6 rzutach 4 razy wypada orzeł, czyli wypadają cztery orły. Czyli 4 z 6 rzutów to jest orzeł. Czyli to jest nasz, nasze warunki zadania. No i teraz pytanie brzmi: jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wyciągnąłem sy symetryczną monetę, jeżeli wiem, czyli pod warunkiem, pamiętać, taki, taka pionowa kreska oznacza pod warunkiem, że w sześciu rzutach cztery razy wypadł orzeł? Czyli wiem, że wyciągnąłem jakąś monetę, cztery razy wypadł orzeł w sześciu rzutach. No i teraz pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że w takiej sytuacji ta moneta, która mi się wylosowała, była symetryczna? No, żeby to obliczyć, to przypomnimy sobie wzór Bayesa. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że dwa zdarzenia A i B zajdą jednocześnie? Czyli jakie jest prawdopodobieństwo iloczynu dwóch zdarzeń, czy części wspólnej dwóch zdarzeń? Zdarzenia to są zbiory, ten symbol oznacza część wspólną, czyli iloczyn zbiorów. No to w jednym z poprzednich filmów był taki wzór, że to jest prawdopodobieństwo zdarzenia A pod warunkiem, że zaszło zdarzenie B pomnożone przez prawdopodobieństwo zdarzenia B. Równie dobrze możemy literki A i B zamienić ze sobą miejscami, czyli dostaniemy tak samo prawdziwe wyrażenie, że to jest prawdopodobieństwo zdarzenia B pod warunkiem, że zaszło zdarzenie A razy prawdopodobieństwo zdarzenia A. No teraz te prawe strony są równe dokładnie temu samemu, czyli możemy je do siebie przyrównać. No, i możemy na przykład podzielić to równanie przez p od b i do, obliczymy sobie wtedy wzór na prawdopodobieństwo zdarzenia a pod warunkiem b. No to napiszmy to. Jakie jest prawdopodobieństwo zdarzenia a pod warunkiem b? No to w liczniku będziemy mieli to, co tutaj stoi, czyli prawdopodobieństwo zdarzenia b pod warunkiem, że zaszło zdarzenie a, pomnożone przez prawdopodobieństwo zdarzenia a, no i musimy podzielić przez p od b. Czyli mamy taki wzór. No i wykorzystamy ten wzór do obliczenia tego prawdopodobieństwa. Czyli widzimy, że tak, że nasze S, czyli prawdopodobieństwo wylosowania monety symetrycznej to będzie A, a prawdopodobieństwo tego, że 4 razy w 6 rzutach wypadnie orzeł to będzie nasze zdarzenie B. Może ja to napiszę, czyli A to jest wylosowanie wylosowanie monety symetrycznej symetrycznej no a B to jest takie zdarzenie, że będą 4 orły w 6 rzutach. Czyli to są takie dwa zdarzenia. 4 orły w 6 rzutach. No i liczymy teraz prawdopodobieństwo, że zajdzie zdarzenie A pod warunkiem, że zaszło zdarzenie B. No i żeby to obliczyć, to wykorzystamy ten wzór. No i musimy policzyć trzy prawdopodobieństwa. Najtrudniej będzie obliczyć prawdopodobieństwo P od B. P od B, czyli Prawdopodobieństwo całkowite tego, że wypadnie w sześciu rzutach, cztery razy orzeł. No to obliczymy sobie teraz to prawdopodobieństwo. Przy okazji, w czasie liczenia tego prawdopodobieństwa, okaże się, że policzymy również te dwa pozostałe. No to zróbmy to. Zrobimy to taką metodą, jaką już znamy z poprzednich filmów. Narysujemy sobie takie drzewko. Ponieważ losowanie nasze składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie losujemy monetę. No i teraz. Mamy 15 monet i 5 z nich jest symetrycznych, czyli mamy prawdopodobieństwo 5 piętnastych, czyli 1 trzecia, że wylosujemy monetę symetryczną. Czyli prawdopodobieństwo tego, że wylosujemy monetę symetryczną jest 1 trzecia. No i mamy 2 trzecie, bo mamy 10 spośród 15 niesymetrycznych, prawdopodobieństwo tego, że wylosujemy monetę niesymetryczną. No i teraz rozpatrzymy te dwa przypadki, te dwie gałęzie drzewa, oddzielnie i obliczymy teraz prawdopodobieństwo tego, że wypadną cztery orły w 6 rzutach w tym przypadku i oddzielnie obliczymy w tym przypadku. Następnie te prawdopodobieństwa do siebie dodamy. No dobrze, no to liczymy. Czy jakie jest prawdopodobieństwo tego, że będą cztery orły w 6 rzutach pod warunkiem, że moneta jest symetryczna? No to wiemy, bo akurat jesteśmy w tej gałęzi drzewa. No cóż, robiliśmy to już wiele razy. No, jak rzucamy 6 razy i mamy 4 orły, to może być na przykład tak: orzeł, reszka, orzeł, orzeł, reszka, orzeł, albo może być na przykład orzeł, 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 reszka, reszka. Jest wiele takich możliwych kombinacji. Prawdopodobieństwo pojedynczego takiego ciągu to jest po prostu jedna druga, mnożone przez prawdopodobieństwo orła, znowu jedna druga, i tak dalej. Moneta jest symetryczna, czyli te wszystkie prawdopodobieństwa są równe jedna druga, zarówno dla orła, jak i dla reszki. Czyli prawdopodobieństwo takiego pojedynczego ciągu, jak to widzieliśmy w poprzednich filmach, to jest po prostu yy, jedna druga do potęgi szóstej, no bo sześć razy tą jedną drugą mnożymy. Czyli to prawdopodobieństwo to będzie jedna druga do potęgi szóstej, prawdopodobieństwo takiego pojedynczego ciągu. No a teraz ile jest takich ciągów? No jest ich dokładnie tyle, ile jest kombinacji czteroelementowych ze zbioru sześcioelementowego. Tak? Dokładnie tyle jest takich kombinacji, tak jak widzieliśmy w poprzednich filmach. No i liczbę tych kombinacji musimy pomnożyć przez prawdopodobieństwo jednej takiej konkretnej kombinacji, czyli jedną drugą do potęgi szóstej. No to obliczmy, ile to jest. 6 silnia dzielone przez 4 silnia, razy 6 odjąć 4, czyli 2 silnia, no i razy 1, 2 do szóstej, 2 do 6 to jest 64, czyli 1,64. Czyli to jest równe 6 silnia to jest 6 razy 5 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1, dzielone przez 4 silnia to jest 4 razy 3 razy 2 razy 1, 2 silnia to jest 2 razy 1, no jeszcze wszystko razy 1 64. No to tak, widzimy, że to się skróci z tym. Szóstka się skróci z dwójką, zostanie nam 3, czyli to będzie równe. 3 razy 5 to jest 15. 6,4. Czyli prawdopodobieństwo, które tutaj obliczyliśmy, jest równe 15,64. To było prawdopodobieństwo do tego, że wypadną 4 orły w 6 rzutach, pod warunkiem, że moneta jest symetryczna. Czyli to jest dokładnie prawdopodobieństwo zdarzenia B, pod warunkiem, że zaszło zdarzenie A. Bo to jest zdarzenie B, no a to jest zdarzenie A. Czyli, tak jak mówiłem, jedno z tych zdarzeń, które występują w naszym wzorze Bajesa, już obliczyliśmy. Teraz, żeby obliczyć prawdopodobieństwo całej tej gałęzi tutaj, to musimy jeszcze to pomnożyć przez 1 trzecią, a ta 1 trzecia to jest właśnie prawdopodobieństwo wylosowania symetrycznej monety, czyli to jest 1 trzecia. No i teraz prawdopodobieństwo całej tej górnej gałęzi naszego drzewa to jest P od B pod warunkiem A razy P od A, czyli wiemy, że była symetryczna, to prawdopodobieństwo tego jest 1 trzecia. No i później mnożymy przez prawdopodobieństwo tego, że dla symetrycznej monety... Będziemy mieli 4 orły w 6 rzutach, no i to jest równe 15,64. Musimy te liczby przez siebie pomnożyć. 15,64 razy 1 trzecia, no to to się skróci, tu będzie 5, tu będzie 1, czyli to jest 5,64. Może ja tutaj zakreślę te liczby, które są istotne, czyli tak. To jest jedno z tych prawdopodobieństw, które mam, występuje w naszym wzorze Bayesa. to jest drugie. No a to jest prawdopodobieństwo tej górnej gałęzi. Dobrze, teraz obliczymy sobie prawdopodobieństwo w tej dolnej gałęzi. Czyli może to tutaj sobie odkreślimy, żeby nam się nie myliło. To jest ta górna gałąź. A teraz w dolnej gałęzi, no to znowu liczymy prawdopodobieństwo tego, że będą cztery orły w sześciu rzutach, pod warunkiem, że tym razem moneta jest niesymetryczna. No to obliczmy, jakie jest prawdopodobieństwo takiego pojedynczego ciągu. Jakiegoś konkretnego. No to tym razem pamiętamy, że prawdopodobieństwo wyrzucenia orła dla niesymetrycznej monety jest równe 80%, czyli 0,8. Reszka to jest 0,2 razy orzeł, czyli znowu 0,8 razy 0,8 razy 0,2 i razy 0,8. No i teraz, jakbyśmy tutaj mieli jakąś inną kombinację, czyli te orły i reszki byłyby w innej kolejności, ale byłoby dokładnie 4 orły i 2 reszki. To ta liczba, to prawdopodobieństwo byłoby dokładnie takie samo, bo ważne jest tylko ile jest tych prawdopodobieństw orła i ile jest prawdopodobieństw resz dla reszki, bo mnożenie jest przemienne. Więc istotne jest, że jest 0,8 do potęgi czwartej, bo cztery orły, razy 0,2 do potęgi dru drugiej, bo są dwie reszki. Czyli takie jest prawdopodobieństwo każdego takiego pojedynczego ciągu, który się składa z czterech orłów i dwóch reszek. No a ile jest takich kombinacji? No tyle, co w poprzednim przypadku czyli 6 po 4 no a to obliczyliśmy już że to jest równe 15 czyli 6 po 4 razy ta liczba która tutaj występuje razy 02 do potęgi drugiej no to już obliczyliśmy w poprzednim przypadku że to jest 15 No dobrze no to obliczmy to z użyciem kalkulatora Czyli tak mamy obliczyć 15 razy 0,8 do potęgi czwartej razy 0,2 do potęgi drugiej. To ile to będzie? 0,24576. Czyli to jest 0,24576. Tyle to wyszło. No i teraz, żeby obliczyć prawdopodobieństwo całej tej dolnej gałęzi, to muszę. Jeszcze to prawdopodobieństwo pomnożyć przez prawdopodobieństwo tego, że ta moneta jest niesymetryczna, że wylosowała się moneta niesymetryczna, czyli przez 2 trzecie. Czyli muszę pomnożyć tę liczbę 0, 2, 4, 5, 7, 6 razy 2 trzecie. To znowu zróbmy to na kalkulatorze. Czyli to co nam wyszło mnożymy przez 2, dzielimy przez 3 i to jest 0,16384 czyli to jest 0,16384. Czyli to jest prawdopodobieństwo tej dolnej gałęzi. Może powinienem to innym kolorem jakimś zakreślić. To jest prawdopodobieństwo dolnej gałęzi, a to jest prawdopodobieństwo tej górnej gałęzi. No i teraz żeby obliczyć całkowite prawdopodobieństwo, to musimy po prostu te liczby do siebie dodać. Czyli całkowite prawdopodobieństwo tego, że wypadną 4 orły w 6 rzutach,

No i to jest 0,241, 0,241, 965, 965. Na razie piszę wszystko bardzo dokładnie, zaokrąglę dopiero na końcu, bo okaże się, że tutaj ważne, żeby trzymać te liczby w miarę dokładnie. Czyli to jest całkowite prawdopodobieństwo tego, że wypadną 4 orły w 6 rzutach, czyli to jest dokładnie... Prawdopodobieństwo zdarzenia, które nazwaliśmy tutaj pierwotnie, nazwaliśmy je B, czyli to jest dokładnie. Prawdopodobieństwo to jest dokładnie to samo, co prawdopodobieństwo zdarzenia B. A więc obliczyliśmy prawdopodobieństwo zdarzenia B. Jest ono równe dokładnie tej liczbie, którą tutaj napisałem, czyli to jest 0,241965. Więc mogę sobie zakreślić tutaj ostatni element naszej układanki. No, i możemy obliczyć teraz ostatecznie, jaki jest wynik. Czyli, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że zajdzie zdarzenie A pod warunkiem, że zaszło zdarzenie B? Przypominam, że to było prawdopodobieństwo tego, że zajdzie zdarzenie B pod warunkiem A, pomnożone przez prawdopodobieństwo zdarzenia A i podzielone przez prawdopodobieństwo zdarzenia B. Taki tutaj mieliśmy wzór na samej górze. On tutaj jest, ja po prostu go przepisałem. No i teraz musimy sobie. Odnaleźć te liczby, które w tym wzorze występują. Czyli tak, mamy p od b pod warunkiem a to jest 15,64, a p od a jest 1 trzecia. Czyli tutaj mamy 15,64 to jest ta liczba, razy p od a, które było równe 1 trzecia. No i musimy podzielić przez p od b, no to żeby nie pisać piętrowych ułamków, to, to ja napiszę razy 1 przez odwrotność. A tę liczbę mamy tutaj, czyli to jest 0,241965. No i wyciągamy z powrotem nasz kalkulator i liczymy ile to będzie, czyli mamy tak: 15. No tu mogłem skrócić, może zrobię to: 15 się skróci z trójką i będzie 5. To nam uprości obliczenia, czyli mamy tak, 5 podzielić na 64 i podzielić na 0,241965. I dostajemy ostateczny wynik, że nasze prawdopodobieństwo jest równe 0,32 i tutaj jest jeszcze. Dużo, no to możemy to zakrąglić do 0,323. Czyli to będzie równe. 0,323. Czyli to jest dokładnie 32,3%. To jest wynik. Ostateczny wynik. Takie jest prawdopodobieństwo tego, że moneta, którą wylosowaliśmy, była symetryczna, jeżeli wiemy, że w, w sześciu próbach 4 razy wypadł orzeł. No i teraz zastanówmy się, co ten wynik oznacza. Normalnie, jak losujemy monetę jedną spośród 15, gdzie pięć jest symetrycznych, no to prawdopodobieństwo tego, że wylosujemy monetę symetryczną, jest dokładnie, równe dokładnie 1 trzecia. To, które nam tutaj wyszło, prawdopodobieństwo jest trochę mniejsze niż 1 trzecia. No i tak właśnie powinno być. No bo jeżeli wiemy, że wypadły 4 orły w sześciu rzutach, no to wiemy, że częściej wypadał orzeł niż reszka. A przypomnijmy sobie że dla monet niesymetrycznych jest tak, że częściej wypada orzeł niż reszka, no znacznie częściej. Więc jeżeli wiemy, że, że w naszej próbie wypadło więcej orłów niż reszek, to prawdopodobieństwo tego, że moneta, której używaliśmy, była symetryczna, powinno być mniejsze niż wtedy, gdybyśmy tej wiedzy o tym, że wypadły cztery orły w sześciu rzutach, nie posiadali, gdybyśmy nie wiedzieli nic o wyniku tych losowań, no to prawdopodobieństwo wylosowania symetrycznej monety jest dokładnie na trzecia. Jeżeli wiemy, że częściej wypadał orzeł, no to logiczne jest, że prawdopodobieństwo tego, że wylosowaliśmy monetę symetryczną, powinno być mniejsze niż 1 trzecia. To te, teraz może jeszcze ja tutaj taką ilustrację zrobię rysunkową, żeby to może jeszcze trochę lepiej wyjaśnić. Wyobraźmy sobie, że tutaj mamy, że to jest zbiór naszych wszystkich zdarzeń, nasza przestrzeń probabilistyczna. No i mniej więcej, 1 trzecia tego obszaru. To jest, to jest zdarzenie takie, że wylosowaliśmy monetę symetryczną, no a 2 trzecie to jest ten obszar, gdzie wylosujemy monetę niesymetryczną. Teraz jakaś część tego obszaru też odpowiada temu, że wylosowaliśmy 4 z 6 dla symetrycznych, no i też tutaj dla niesymetrycznej też mamy 4 z 6. No i teraz, co to jest ta liczba, którą tutaj obliczyliśmy? No, jeżeli wiemy, że zaszło zdarzenie B. Czyli wiemy, że 4 razy w 6 rzutach wypadł orzeł, no to wiemy, że jesteśmy ograniczeni tylko do tego kawałka naszej przestrzeni, tylko do tego kawałka naszego świata. No jak wiemy, że ograniczyliśmy się do, do tego kawałka, no to teraz prawdopodobieństwo tego, że w tym kawałku w, yy, moneta jest symetryczna, to jest dokładnie pole tego, tego małego obszaru. No i to, co tutaj obliczyliśmy, to jest stosunek pola tego małego obszaru do pola. Całego tego kawałka, całego tego yy, kawałka, który mówi nam, że 4 razy w 6 rzutach wypadł orzeł. Czyli, te, czyli stosunek tego obszaru za, zakreskowanego na pomarańczowo, pola tego obszaru zakreskowanego na pomarańczowo do całego pola tego obszaru zakreskowanego na niebiesko jest równy dokładnie 32,3%.